5 milionów złotych dla regionu to efekt wprowadzonych przez parlamentarzystów poprawek do budżetu państwa. O tym, że pieniądze trafią również do bełchatowskiego szpitala, poinformowało redakcję dwóch parlamentarzystów. Posłanka Małgorzata Janowska z Republikanie.pl, koło parlamentarne PiS, która, jak czytamy w piśmie, wskazała bełchatowski szpital jako postulat, oraz poseł Kubiak z PiS, który w tym temacie zwołał dzisiaj konferencję prasową. Muszę Państwu powiedzieć, że no tak się zdarzyło, że w ostatnim czasie byłem pacjentem oddziału urologicznego w Bełchatowie i widziałem, jak tam wygląda praca, jakie są potrzeby. Po tym moim pobycie rozmawiałem z ordynatorem oddziału, doktorem Marksem, rozmawiałem również z dyrektorem szpitala, z panem Skoczylasem i ta poprawka jest właśnie efektem tego. Również podczas pobytu w szpitalu rozmawiałem z wieloma pacjentami. No jest to oddział chyba jeden z takich najbardziej obleganych w naszym szpitalu i też z tego wynikają duże potrzeby. I z tych rozmów, które przeprowadziliśmy, urodziła się właśnie ta poprawka do budżetu. Mam nadzieję, że sprzęt, który zostanie zakupiony za te środki, będzie mógł służyć wszystkim bełchatowianom, ale też wszystkim osobom spoza Bełchatowa, które trafią do naszego szpitala. O tym, na co konkretnie wydane zostaną pieniądze, zdecyduje strona szpitala. Potrzeby na oddziale urologicznym są ogromne, od remontu po zakup specjalistycznego sprzętu.